Szkoła, odrabianie lekcji, zajęcia dodatkowe, trochę sportu i rozrywki, chwila lenistwa i dzień minął. Twój grafik jest już napięty, a dodatkowo codziennie słyszysz, że warto czytać. Tylko kiedy? Czytanie zajmuje znacznie mniej czasu niż ci się wydaje. Obliczono, że jeśli przeciętna książka ma około 300 stron, to do jej przeczytania potrzeba średnio 6 do 8 godzin. Czytając 30 minut dziennie, miesięcznie skończysz 2 książki. Czego chcieć więcej? Coraz więcej czasu spędzamy na czynnościach zupełnie niepotrzebnych. Ile minut dziennie przeglądasz TikToka lub wchodzisz na Facebooka? Człowieku, zastanów się, czy to, co w danej chwili robisz, naprawdę jest ci potrzebne. Ekrany telefonu, komputera, telewizora pochłaniają średnio około 6 do 8 godzin z dnia człowieka. To ponad 20 lat w skali życia! Współcześni nastolatkowie przy telefonie spędzają ponad 4 godziny dziennie, odblokowując go około 150 razy na dobę. Prawie 2 godziny dziennie spędzamy średnio na portalach społecznościowych. Twórz nawyk. Czytaj przez 30 minut dziennie, na przykład przed zaśnięciem. To najlepszy sposób, żeby zacząć czytać. W dodatku lepiej się wyśpisz. Naukowcy stwierdzili, że godzinę przed zaśnięciem powinno się ograniczyć wszelkie bodźce i powoli wyciszać umysł. Czytanie ci w tym pomoże. Czytaj dla przyjemności. Nie zamęczaj się książkami, na które nie masz ochoty. Chyba że to obowiązkowe lektury szkolne, które czasem trzeba przeczytać. Czytanie powinno dawać przyjemność. Wybieraj tytuły, które cię wciągną, poruszą. Jeżeli po 30 minutach czytania z ulgą gasisz światło, to znaczy, że wybór nie był trafiony. Dobra książka wciąga. Wykorzystaj momenty. Książkę, którą aktualnie czytasz, miej pod ręką lub na papierze lub e-booka. Jeżeli masz wolną chwilę, zamiast włączyć telewizor, możesz przeczytać kilka stron. To jedna z zalet czytania. Książkę można mieć przy sobie, czytać, powracać do niej. Stwórz listę książek! Jeszcze ważniejsze niż ile jest to, co czytasz. Warto stworzyć listę książek, które cię zainteresowały, polecanych przez znajomych, rodziców w bibliotece. Pomocne będą portale z recenzjami i zestawieniami. Czy wiesz, że czytanie daje szczęście? Ludzie czytający książki są bardziej zadowoleni z życia. Tak po prostu potwierdziły to badania naukowe. Czytanie jest warunkiem sukcesu. Nie przez przypadek prawie wszyscy najbardziej wpływowi, najbogatsi, a już na pewno najmądrzejsi ludzie są zadeklarowanymi fanami książek. Jeżeli się zastanawiasz, jak osiągnąć sukces, po prostu weź książkę. Zacznij czytać. To najlepsza inwestycja, w dodatku przyjemna i darmowa. Czytanie daje spokój. Książka przenosi cię do innej rzeczywistości, w świat fikcyjnych bohaterów i ich problemów. Dlatego zapominasz o swoich. Naukowcy zbadali, że czytanie jest najlepszym sposobem na stres, porównywalnym do medytacji, ale dużo lepszym niż bieganie czy słuchanie muzyki. Czytanie uczy życia. Gdy czytasz książkę, wchodzisz w buty jej bohaterów, analizujesz ich działania, denerwujesz się ich losem, poznajesz sytuacje, których prawdopodobnie nigdy nie przeżyjesz. Uczysz się, jak w nich postępować. W żaden inny sposób nie wnikniesz na życie fikcyjnych postaci tak mocno, jak właśnie za pomocą książki. Czytanie zwiększa inteligencję. Książek wiele się dowiesz, to jest jasne, ale jeszcze ważniejsze jest to, jak czytanie wpływa na twój mózg. Czytając, tworzysz w głowie mapę wątków, wydarzeń i bohaterów. Pamiętasz, co działo się na przykład 200 stron wcześniej? Nawet nie zauważasz, z jaką intensywnością twój umysł gromadzi i selekcjonuje informacje. Ćwicząc pamięć, wnikając w fikcyjny świat, uczysz się także całkowicie skupiać na jedynej czynności. To kluczowa umiejętność w czasach licznych, rozpraszających bodźców.